Kochani, jeszcze się nie wygadałem dostatecznie na temat focha. Jeszcze mam coś do dodania. Kochani, foch, który powoduje, że facet zaczyna rozumieć, jak bardzo kocha swoją ukochaną niewiastę, to jest coś takiego jak ten sztuczny ogień, taka piękna łuna. Natomiast prawdziwy foch, który jest jak grzyb atomowy, to powstaje dopiero wtedy, kiedy ukochana jest w ciąży. I te wszystkie zachcianki to składają się na jeden ogromny, potworny foch, który ma przygotować nas, mężczyzn, prawdziwych mężczyzn, do roli ojca. Żeby od tego momentu już nic nam nie było obce. To ma nas zahartować. Ma nas zahartować bardziej niż stal. Żebyśmy znosili wszystko, co nas będzie dopiero czekać. Wszystko, poczynając od... Tak, zmiany samochodu, zmiany przyzwyczajeń, wszystkich zmian, które nas czekają, ja nie będę wymieniał. Panowie, sami pomyślcie, ile zmian nastąpiło od czasu, kiedy przyznaliście się, że kochacie dzieci. Do momentu, kiedy zrozumieliście, czym jest prawdziwa miłość ojcowska. I dlatego, kochani, gdyby nie foch, to my byśmy nigdy nie byli gotowi na ojcostwo.